Witajcie, z tej strony Ola. Rozpoczynamy kolejny odcinek programu Weekend z Eską. To będzie bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj świętujemy 10-lecie Eska TV. I z tej okazji mam dla was prezent, niespodziankę, czyli Kasia Morawska. Cześć! Jejku, jak mi miło. 10 lat minęło jak jeden dzień. My wciąż piękne i młode. To możemy chyba zacząć tak jak kiedyś. Cześć, tu Ola. Cześć, tu Kasia. Oglądacie Eska TV, hity na czasie. Tego się nie zapomina. Absolutnie. Kasia jest z nami, bo przez lata prowadziła programy na antenie Eska TV. Kaśka, co ty prowadziłaś? Hot Ploty razem z tobą. Summer City razem też. Backstage Party. Facelistę prowadziłaś, moja droga. Imprezka pamiętam. Jeszcze była. Było, to na zmianę prowadziłyśmy imprezkę. Jeszcze był Jankes, Chris w międzyczasie. I to właśnie dziś z okazji 10-lecia Eska TV będziemy sobie wspominać z Kasią. Zobaczycie, jak wyglądał Jankes na początku swojej kariery, jak my wyglądałyśmy prowadząc pierwsze programy Summer City. Zobaczycie też, jak program Imprezka wyglądał na początku i o jakich gwiazdach plotkowałyśmy w Hot Plocie. Okazuje się, że wciąż o tych samych. Ale to jeszcze nic, słuchajcie, zobaczycie, jak kiedyś byłyśmy stylizowane. Pamiętacie, że kiedyś była zupełnie inna moda. Zobaczcie nasz make-up. No i generalnie zobaczycie, jak to wszystko się odbywało parę lat temu. Ja mogę wam zagwarantować, że właśnie w tym momencie uruchamia się karuzela śmiechu, która się zatrzyma dopiero wtedy, kiedy ten program się skończy, bo w niektórych programach kiedyś wyglądałyśmy bardzo źle, Kasia. Ola, przyznaj, że zdecydowanie czas działa na naszą korzyść. Dokładnie tak. No to teraz możemy razem powiedzieć. No to zaczynamy! Oglądacie program Weekend z Eską z okazji 10-lecia Eska TV i dzisiaj razem z Kasią Morawską sobie wspominamy. Zaczniemy może od Summer City, bo w sumie zanim był program Eska on the Beach, to ten wakacyjny program nazywał się właśnie Summer City i jeździłyśmy sobie po świecie. Gdzie my nie byłyśmy? Pamiętasz Ola Rimini? Pamiętam. Bułgaria było. Była też Grecja na Zakynthos. Tak. Wenecja. Oj, tam to było bardzo romantycznie. Pięknie, tak. Działo się, więc chyba wypada sobie teraz powspominać. No moje ulubione wejście z programu Summer City to było już za czasów, kiedy program nazywał się Eska on the Beach i w kadrze pojawił się niespodziewany gość. Ja nie wiem, co się dzieje w tle za mną, bo wszyscy się strasznie śmieją, poczekajcie. A! Jest pan Andrzej, właśnie zażywa kąpieli. A moje ulubione wejście, bardzo jestem ciekawa, nazywane jest w telewizji tak zwanym osłem. Byliśmy z Olą w Grecji i nasz wydawca postanowił, że staniemy koło pięknego, wspaniałego osła, który był dorodny. I no go nakarmimy, o to chodziło. Chciałyśmy go nakarmić. No i generalnie chyba mu się trochę nie spodobałam, zresztą zobaczcie, jak to wyglądało. Właśnie bardzo mu się spodobała, chciał ci odgryziutko. Ale my w domu nie mamy niestety osiołków, dlatego jesteśmy trochę nim za... Słuchajcie, ja koło niego nie stanę. Będę szczera, Kasia, jak ja to widzę, to aż się łezka w oku kręci. Ojejku, to było tak dawno, ale wspominamy te czasy z dużym sentymentem i średnio raz do roku Ola wysyła mi śmieszne filmy, które nagrałyśmy na naszych wyjazdach. Szczególnie jak Facebook mi przypominał o jakimś śmiesznym filmiku, bo czasami było bardzo zimno. Ojejku, padał deszcz. Ja pamiętam nawet moment, kiedy miałyśmy sine usta, Ola, nad morzem. Było tak i był taki moment, że przed kamerą byłyśmy rozebrane, a za kamerą wszyscy stali z kurtkami albo szlafrokami. W momencie, kiedy kończyła się scena, następowało ubieranie. Albo pamiętam taki jeden program, miałyśmy 15 minut na jego nagranie i byłyśmy wtedy na motorówce. No tak. Ale na motorówce jest mało miejsca, jak sami możecie się zorientować, więc musiałyśmy dużo się nagimnastykować, żeby ten program nagrać. Tak, więc wtedy, kiedy jedna mówiła, to druga po prostu musiała tak robić, żeby jej nie było widać w kadrze. Ale czego się nie robi, żeby przekazać wam najświeższe ploteczki ze świata show biznesu. Przede wszystkim udało się. Nam się zawsze udawało. My te wszystkie wspaniałe wspomnienia mamy w głowie, ale wy teraz zobaczcie na ekranach swoich telewizorów The Best of Summer City. A przed wami nowe prowadzące. Kaśka, Orka i Olka. Dokładnie tak. Kto śledził nasz program w zeszłym roku, ten wie, że to jest właśnie Orka Kot. A jeżeli chcecie jakieś gorące ploteczki, oczywiście, jak zawsze, jakąś dla was mam. Niedawno zapytano Gwen Stefani, co takiego nosi w swojej ogromnej torebce. Wygląda na to, że Kanye West jest szaleńczo zakochany w Kim Kardashian. Ja wam muszę powiedzieć, że moją towarzyszkę Olę to jest naprawdę tak ciężko utrzymać, że słuchajcie, uciekła mi jeszcze zanim program się zaczął i poszła. Ja teraz skorzystam z okazji, że nie ma tutaj Oli i opowiem wam pewną historię a propos Aleksandry Kot. Poznałam nowe, młode towarzystwo. Oczywiście Kasia, ty też jesteś młoda. Ola mi kiedyś opowiedziała, że babcia wysłała ją po zakupy, żeby kupiła mięso mielone na obiad. Ale jestem chyba
trochę lamusem. Ale zaczęły w tej windzie się wygłupiać i Ola zaczęła bardzo mocno machać tym mięsem i niestety to mięcho mielone wpadło jej do szybu windowego. A ja cóż, udaje się teraz chyba na zasłużony odpoczynek. Kaśka! Wow. Ty masz jakieś wszystko ja tu idzie. Ci, a jakie hej! Flipy najmodniejsze w tym sezonie. Oglądacie program Weekend z Eską z okazji dziesięciolecia Eska TV. Przez te 10 lat powstało na naszej antenie ponad 100 różnych programów. Ale teraz z Kasią zatrzymamy się na chwilę przy jednym z naszych ulubionych, czyli program Hop Plota. Od poniedziałku do niedzieli codziennie plotkowałyśmy. Wyobrażacie to sobie? Co my wtedy miałyśmy w głowach? My żyłyśmy plotkami. Dlatego teraz możecie zobaczyć jedno z naszych ulubionych wejść, fragment w zasadzie programu, który pod roboczą nazwą nazywa się... Do tej pory. Kochani, oglądacie program Hot Plota Tygodnia w Eska TV. Hit na czasie. Kochani, oglądacie program Hot Plota Tygodnia w Eska TV. Kochani, oglądacie program Hot Plota Tygodnia w Eska TV. Hit na czasie. Do tej pory. Jak widzicie, nie zawsze nam wychodzi, ale się staramy. To, co teraz powiedziałyśmy, to jedno, ale jak my, Kasia, fantastycznie wyglądamy. Te stylizacje, ten make-up, no wspaniale, nic się nie zmienia. Ależ Aleksandro, no mam nadzieję, że widać, że teraz wyglądamy o wiele, wiele lepiej, ale jedna rzecz się nie zmieniła, słuchaj, od czasu, kiedy prowadziłyśmy program Hot Plota. No zgaduj jaka. No mam tutaj jakieś pewne przypuszczenia, o kogo może chodzić. O kogo? No o Kim Kardashian oczywiście, przecież my prawie cały czas o niej mówiłyśmy. Dokładnie, były takie odcinki, gdzie się plotkowało tylko o Kim Kardashian i to rzeczywiście wciąż jest hot. A teraz zobaczcie The Best of Hot Plota i chcemy przyznać, że nie do końca jesteśmy zadowolone z tego, co mówimy. I jak wyglądamy. Trochę mi wstyd, ale mamy do siebie dystans, dlatego wam to teraz udostępniamy. Ta-dam! Witam was w teatrzyku Eska TV. Plaskotek na plotek i mruga. Uwaga, ważne ogłoszenie. Ja nazywam się Kazimierz. A ja Aleksander. Cały świat kocha tyłek Kim Kardashian, a wychodzi na to, że z Beyoncé taka troszeczkę chyba jest furiatka, można by nawet powiedzieć. Ostatnio miały miejsce jakieś bardzo dziwne badania. Lady Gaga ostatnio przytyła 15 kilo, ale powiedziała, no i co z tego, i tak dalej jestem piękna. Bo ja pamiętam, że kiedyś, jak byłam mała, nie zauważyłam słupu betonowego. Chyba najbardziej zbulwersował się tym wszystkim Szymon Majewski, który stwierdził, no jak taka piękna kobieta może leżeć odłogiem, no i nikt się nią nie interesuje, no. Joanna Krupa ostatnio wyznała, że ma za mało seksu w życiu. Jak dla mnie to troszeczkę niezrozumiałe tak do końca, no bo wiadomo, jak ja idę na lumpy, to mam nadzieję, że znajdę sukienkę za jakieś 10 czy 20 zł, no ale w świecie gwiazd chyba fajnie jest zdobyć jakąś sukienkę taniej, a nie zapłacić na przykład za nią 2000 zł. Na antenie Eska TV oglądacie program Weekend z Eską. Dzisiaj świętujemy dziesięciolecie Eska TV i z tej okazji jest z nami gość specjalny, czyli Kasia Morawska. Siedzimy i sobie wspominamy te piękne czasy. A teraz będzie o programie Imprezka. On teraz wrócił na antenę Eska TV pod nazwą Projekt Imprezka. Aktualnie prowadzi go Martyna i ja, tak na zmianę sobie jeździmy i imprezujemy, ale przecież na początku głównym prowadzącym był Jankes. Ale zdarzyło się czasem, że i ty, Kasia, pojechałaś. Ty też jeździłaś. Dokładnie, więc każdy sobie jeździł i każdy sobie imprezował. Przejechaliśmy setki kilometrów tak. Po całej Polsce. Zjeździliśmy kluby naprawdę w całej Polsce. Rozmawialiśmy z tysiącami osób, które bardzo, bardzo lubią imprezować. Były w stanie radości. Ale na tych imprezach mogliśmy spotkać też DJ-ów, którzy pracowali wtedy w Eska TV, tak. Między innymi Adriana Harasima czy Płotka. Ze mną gwiazda tej imprezy, nasz człowiek, czyli Harasim. Cześć. Dobry wieczór. Nic nie powiem teraz, no dawaj, dawaj, dawaj. No, ty mi zadałeś pytanie, ja odpowiadam. Postaram się przynajmniej rzeczowo. Oczywiście ze mną jest gwiazda specjalna. Ja się zastanawiam, czy wy od razu wiecie, kto to jest, ale może po głosie poznacie. Bardzo specjalna gwiazda, naprawdę, bardzo specjalna. Sezamie, otwórz się, tadam! Cześć Płotku! Cześć Ola! W programie Imprezka na początku było tak, że głównym prowadzącym był Jankes, ale potem Jankes stwierdził, że może czasem by kogoś wysłał i w ten sposób w tym programie pojawiłam się ja, czyli Ola Kot jako aniołek Jankesa. Wtedy Jankes był moim guru i nieraz dobrze imprezowaliśmy. A teraz zobaczycie fragmenty archiwalnych odcinków programu Imprezka.
przyznajemy, że wszyscy wyglądamy tam bardzo źle. Witajcie, tu Ola. Oglądacie program Imprezka, oczywiście w SK TV. Czy dziewczynki i chłopcy to widzieli? I to był fantastyczny skok Olki. Olka byłaś najlepsza. A już za chwilę mój król, czyli Jankes. Uwaga! Skok Jankesa do basenu. Uwaga! Łapa jest, twarda kamień, ja się jaram. No jest Jacek, który wygina swoje ciało na parkiecie R&B. Witaj, Jacku. No, witam wszystkich. Jacku, jaki ty jesteś typ? Raczej domator, czy dużo imprezujesz? No, można powiedzieć, że dużo imprezuję. Nie gadają, niech mówią o mnie. Nawet mówią, niech mówią o tym bardzo skromnie. Bawię się o tym, właśnie bawię się freestylem. Jakbyś przeczytał to, bracie, nawet brailem. A teraz się chłopaków zapytam, czy dziewczyny są ciężkie. Ciężkie dziewczyny? Nie. A twoja koleżanka ciężka? Czy jak? Czy jest ciężka koleżanka? Nie. Bardzo ładnie. Ze strony chłopaków prawdziwi dżentelmeni. Świętujemy dziesięciolecie SK TV w programie Weekend z Eską. Razem z Kasią sobie dzisiaj wspominamy, śmieszkujemy, ale teraz przyszła Kryska na Matyska, czyli Jankes. Bo Jankes może się pochwalić najdłuższym stażem w SK TV. On jest od samego początku, czyli równo 10 lat Jankes pracuje w SK TV. To prawda, Imprezka był chyba pierwszym programem, który pojawił się na naszej antenie. I ja nawet nie pamiętam, czy Jankes jest w stanie teraz policzyć, ile tych programów wszystkich było. Tak. Bo on jeździł po całej Polsce, rozmawiał z osobami, które imprezowały na tych imprezkach, rozmawiał z gwiazdami. Pojawił się potem program Weekend z Jankesem. Dużo tego było na naszej antenie. No, jak Jankes teraz wygląda, to wiemy. Prawda? Widujemy go codziennie na antenie SK TV, ale jak Jankes wyglądał kiedyś? O to właśnie w tym programie chodzi. Do tej pory śmiałyśmy się tylko z siebie. Teraz Janki, twoja kolej. Jedziemy z tym. Panie i panowie, duet, prawie George Michael, czyli Jankes i Ania Wyszkoni, SK TV. Blaskotek na płotek i mruga. Gdzie mam naciskać? Tutaj. Ja tutaj dmucham, a coś tam mam naciskać, czy nie? Ja ci podtrzymam. Dobra, okej, okay, uwaga, dmucham. Przepraszam. Oszukał mnie. I mam dla Jankesa prezent. Prezent? Co to jest? Uwaga, ale czekaj, stój! O, idę, Kermit! Nasz słuchajcie, antenowy Kermit, kochany, cudowny Jankes! To jest właśnie on, o, tutaj go ślizgam, to... No nie wierzę. W Imprezę czas na to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli czas na konkurs. Uwaga, dzisiaj pytanie konkursowe od mojej cudownej koleżanki Kasi. Dzień dobry, Kasiu! Siema! Uwaga, Kaśka zadaje pytanie. Teraz uwaga, kto na antenie SK TV prowadzi gorącą dwudziestkę? Proszę bardzo, kogo można spotkać w muzycznym klubie Dekompresja? Żyrafę. Dzień dobry, żyrafo. Dzień dobry. Tutaj żyrafa ma prawdziwy pyszczek. Uwaga, informuję, kilka lat trenowałem judo. Poza tym widziałem kilka porządnych walk bokserskich, między innymi w rolach głównych występował Andrzej Gołota, więc zrobię to też szybko. 3-2-1! Uwaga, leci! Będzie rekord! O, prawie. Jeszcze ja wam na koniec zatańczę, dobra? Uwaga, jeszcze ja. O! Śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Mało! Oglądacie Weekend z Eską z okazji dziesięciolecia SK TV. Dzisiaj razem z Kasią sobie wspominamy i próbowałyśmy ustalić, ile lat temu zaczęła się twoja przygoda z SK TV. 9. Dokładnie 9 lat temu. To było rok, od kiedy wystartowała SK TV i na początku była przede mną jeszcze Joanka. Joanka, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Ta telewizja bez ciebie by nie istniała. Ale przewinęło się potem jeszcze kilku prezenterów. Tak, był Harasim, był Chris, no i był też Igor. No właśnie, i a propos Igora i Adriana, to tutaj bardzo ważny message dla Martyny, bo Martyna aktualnie prowadzi dla was program informacyjny, który nazywa się SK Info, ale wcześniej ten program nazywał się SK TV News i na początku prowadził ten program Igor, który był szefem SK TV, a potem ten program zaczął prowadzić Adrian Harasim, który jest aktualnym dyrektorem SK TV, czyli podsumowując, kolejnym dyrektorem SK TV być może będzie Martyna. Adrian, a teraz mamy coś specjalnie dla ciebie. No to ze specjalnymi pozdrowieniami. Najlepszy dyrektor SK TV, Adrian, pozdrawiamy cię, jesteś super.
Latanie samolotem raczej nie jest dobrą rozrywką, ale... Co? Jest. Dla mnie też jest. Dla mnie to jest zajebista rozrywka zawsze. Jak wiadomo, nie każdy lubi latać się samolotem, ale niektórzy mają szczęście. Oto na przykład jak wygląda lot całą a potem to już tylko Hakuna Matata i lot na pewno będzie udany. Ale na naszej antenie pojawili się też inni prowadzący. Był między innymi Płotek, który na samym początku prowadził program Gorąca 20 i Dance Chart. I był jeszcze jeden bardzo ważny prowadzący. Wy go na 100% znacie, ale podejrzewam, że niewielu z was pamięta, że ten człowiek kiedyś pracował w SKTV jako prezenter. A dla nas zawsze świecił jak miliony monet. Dokładnie tak. Tym razem bardzo ważny singiel Russian Roulette z pierwszego tłoczenia. Dobra. Zostańcie z nami właśnie za... Jeżeli chcecie zobaczyć najgorętsze klipy z sieci, zostańcie przed telewizorami. Wyżej ręce. Jeżeli chcecie zobaczyć najgorętsze i najfajniejsze klipy z sieci, zostańcie z nami właśnie za... Jak widać całe... Cześć. Czekaj. Wyżej szpony, wyżej ręce, wyżej szpony, w górę tipsy. Cześć, z tej strony Kasia Morawska, oglądacie Weekend z Eską. Ja dziś tutaj pojawiłam się gościnnie, ponieważ razem z Olą świętujemy 10. urodziny SKTV i to jest najlepszy moment do tego, żeby powspominać. Kasia pracuje bardzo blisko nas, więc daleko nie miałaś. Nie miałam daleko i z przyjemnością przyjęłam wasze zaproszenie, ponieważ nie mogłam sobie tego odpuścić, bo znów chciałabym zobaczyć, jakie głupoty wyprawiałyśmy na tej antenie. A, działo się, ale teraz w naszym programie czas na człowieka, który aktualnie prowadzi program Jazdy Gwiazdy, Nagrywarka czy na przykład Szybkie Strzały. Chodzi oczywiście o Rudego, ale jaka była jego historia? Otóż Rudy pracował jako redaktor przy najlepszym programie i wtedy ktoś sobie wymyślił, że fajnie by było stworzyć taką postać, która bardzo chce, ale bardzo nie umie i czasem doprowadza ludzi do szału. Chodzi oczywiście o stażystę Przema. Wtedy jeździł, denerwował gwiazdy, a dopiero potem nastąpiła wspaniała metamorfoza, ale my zobaczmy, jak to było w czasach, kiedy na antenie SKTV królował stażysta Przemo. Dzień dobry, jestem Przemek. Jestem za Jankesa, bo on prowadzi. Ja jestem pierwszy raz, bo jestem na stażu. Ja dużo nie wiem. Trzymasz na chwilę, bo mam takie notatki o tobie i będziesz mi pomagać, dobra? Drukowałem, żeby poznać, wiesz, o co chodzi. A, to ty będziesz tutaj teraz, tak? I tak wiesz, za Jankesa. Cześć. I Agata ma... I w ogóle tam na tych... Dobrze było? Tak? Cześć. 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 Cześć, to ty jeszcze raz zaczniemy. Cześć, ja jestem Przemek, a to jest? Cześć, a ja jestem Ola. Cześć Ola, co u ciebie słychać? Wszystko u mnie dobrze, a u ciebie? No, tak wiesz, no i ten pierwszy raz. No i, ale... No bo wiesz, jak ty mówisz, to musisz sobie... To jeszcze raz zaczniemy. Dobra, jeszcze raz. Dobry wieczór, jesteśmy Tomkiem... Sorry. A teraz Tomek z zespołu wideo. Cześć Tomek. Bardzo dobry dzień. Witamy serdecznie wszystkich, którzy umieją czytać. I w ogóle. Leo, nominowali ciebie i Donatana chyba. Nominowili mnie jako artystę w sieci. Bo to będzie taki najlepszy program się nazywa. To odwiedzisz najlepszy program czasem? Ja cię zapraszam, tutaj kamera i zapraszam ciebie. Czy przyjdziesz do najlepszego programu? Najlepszy program? No, słuchaj, najlepsi przychodzą najlepszych, więc jakby droga jest prosta. Załatwiłem! Bom, bom, bom! Dziękuję serdecznie. Dzięki serdecznie, bo straszny stres w ogóle, dzięki. Super, dzięki. Buziaka? Nie, ja się wstydzę, nie. Właśnie teraz na antenie SKTV oglądacie program Weekend z Eską z okazji 10-lecia SKTV. Z Kasią sobie wspominamy, bo to były naprawdę bardzo fajne czasy i teraz może porozmawiajmy o samym początku. Ojejku, ja pamiętam swój pierwszy program. Liber nagrywał jeden ze swoich pierwszych teledysków i ja tam wtedy zobaczyłam na planie Sylwię Grzeszczak, która była kompletnie incognito i ja jako jedna z pierwszych dowiedziałam się, że oni są parą. A teraz, nie dość, że są parą, są małżeństwem, mają dziecko.
kurczę, dużo od tego czasu się zmieniło. Ale jeśli chodzi o twój casting, to jak to wyglądało? Wiesz co, ja nie chciałam w sumie pracować w telewizji, ale dowiedziałam się od koleżanki, że jest casting, chodź, przyjdź, zobacz i stwierdziłam, że w sumie nie stracę zbyt wiele, bo skoro nie chcę pracować w telewizji, to jak się nie dostanę, no to nie będę żałowała, ale zobaczę przynajmniej, jak wygląda telewizja. Ale dostałaś się. No i tak się stało, że się dostałam i zostałam. A pamiętasz swój casting? No u mnie było nieco gorzej, bo wtedy było trzeba nagrać filmik o sobie i wysłać do SKTV. Ja ten filmik nagrałam i niestety nie jestem z niego dumna. Nie bardzo chciałam, żebyście teraz go zobaczyli, ale tutaj wszyscy w studio mówili: ej, Olka, nie bądź taka, przecież masz dystans do siebie, odpalamy ten film z castingu. Więc jeszcze raz powtarzam, nie jestem z jego dumna, ale po 8 latach w SKTV doskonale wiem o tym, że my wszystko włączamy, a nie włączamy, bo tak właśnie teraz powiem w tym filmie. No to jedziemy. Cześć, jestem Olka, mam 21 lat i zgłaszam się zwarta i gotowa, żeby rozpocząć pracę w SKTV, ponieważ praca w telewizji muzycznej jest moim największym marzeniem. Myśląc o SKTV, myślę o najlepszej muzyce, jaką można zobaczyć. Muzyka towarzyszy w moim życiu codziennie i to praktycznie w każdej minucie. Zawsze mam problemy z wstawaniem i to zawsze muzyka pomaga mi wstać, gdyż włączam jakieś najfajniejsze, energetyczne kawałki i od razu pozwala mi się to zebrać i dotrzeć na czas tam, gdzie jestem potrzebna. Zawsze jadąc w samochodzie słucham albo radia, albo mam nagrane swoje ulubione kawałki na pendrive'ie. No i kiedy jestem na jakimś samotnym spacerku, zawsze mam przy sobie odtwarzacz, żeby być zawsze blisko z moją muzyką. No i przede wszystkim, co jest potrzebne w SKTV, to trzeba być też jeszcze rozgadanym. A jak widzicie i słyszycie, no to gadane mam. Uwielbiam gadać, czasami zdarza mi się nawet kogoś zagadać na śmierć, ale obiecuję, że gdybym miała pracować w SKTV, to nigdy tego nie zrobię. No i to by było na tyle, bo moja magiczna minutka dla was się już kończy, więc mam nadzieję, że do zobaczenia w SKTV. Oglądacie specjalny odcinek programu Weekend z Eską z okazji 10-lecia SKTV, więc dzisiaj sobie wspominamy, jak to było kiedyś, jakie były programy, jacy byli prowadzący i dlatego też pojawiła się Kasia Murawska, która kiedyś w Esce pracowała. Ale oprócz mnie pracowały inne osobowości, które warto teraz wspomnieć. Tak. Między innymi był to Adrian Harasim, obecny dyrektor programowy SKTV. Serdecznie pozdrawiamy. Adrian, jesteś świetny, ale kiedyś na antenie SKTV Adrian Harasim prowadził program SK Games i trzeba przyznać, że jeśli chodzi o zapowiedzi do tego programu, to był niesamowicie kreatywny. Zresztą zobaczcie sami. SK Games, SKTV, bo z dobrymi grami jest jak z dobrymi kiełbasami. Najważniejsze w nich jest mięso. SK Games w SKTV gramy tak, że nam... trzeszczą kości. SK Games w SKTV, bo słabe gry to my mamy w nosie. SK Games w SKTV operujemy tylko na dobrych grach. SK Games w SKTV potrafimy zbudować napięcie. Nawet przy trudnych grach nie jedzcie żółtego śniegu. My zrobimy to za was. SK Games w SKTV mamy tu niezłą banię. Albo bańkę. SK Games w SKTV mamy nosa do gier. Bo niesamowymi grami żyje człowiek. Niestety dotarliśmy do takiego smutnego momentu, w którym musimy się pożegnać. Oglądaliście program Weekend z Eską, odcinek specjalny z okazji 10-lecia SKTV. Kasiu, bardzo ci dziękuję, że wpadłaś tutaj. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Było naprawdę fajnie usiąść znowu na tych hokerach i powspominać stare dobre czasy, ale jednej rzeczy Ola mi zabrakło. Czego? Plotkowania. No w ogóle nie plotkowałyśmy w dzisiejszym programie. Racja, moment z Kim Kardashian powinien się pojawić. Koniecznie. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję, ale dziękuję też wszystkim, którzy przez te 10 lat przewinęli się przez SKTV, a szczególne podziękowania dla naszego montażysty Kiwasa, który jest w SKTV od samego początku, więc przez 10 lat morduje się biedaczek z tymi naszymi dublami, bo nic się nie zmienia i dalej nie da się nagrać wszystkiego za pierwszym razem. Zresztą zobaczcie, jak to dzisiaj wyglądało. Niestety dotarliśmy. Tak. No to ja to po tym, co teraz powiedziałam, to chciałam to powiedzieć. Ja dziś pojawiłam się gościnnie na tym hokerze. To dobrze, Kasia pracuje bardzo blisko, dlatego bardzo cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj razem.
I bardzo się cieszę, że mogłam tutaj przyjść i powspominać, nie wiem, czy tam to na gdzie to było wycięte. Od samego początku. Dobra. Jezu, no rzeczywiście powiedziałam wszystko, tylko nie powiedziałam, jak się nazywał. Czy on jest gotowy, ten robot? On ma jechać do góry? Mam mówić teraz? I ja mam to powiedzieć potem, to powiedziałam. Dobra. Adrian, a teraz mamy coś specjalnie dla ciebie. Ze specjalnymi pozdrowieniami. Jeszcze raz. Ja nawet nie wiem. Wiem, bo się zakapućkałam. No! No bo to bardziej chodziło o to, że no. Dobrze, to szkoda, dobra, to właśnie już byłaś rozrzucany. Ale ładnie się nauczyłeś, Lidera. Takie pewne siebie byłyśmy w tym odpowiadaniu. A po czwartym razie... A zapomniałam, właśnie tego zapomniałam. Zobaczcie, jak to wyglądało. Ja też, jak tutaj siedziałam i mówiłam, to tak, to co ja dalej mówić, no? Czyli mam od początku odpowiedzieć o tym, jaka jest historia, tak? Dobra. A teraz zobaczycie archiwalne programy... Programu Imprezka? Dobra. A teraz zobaczycie fragmenty archiwalne programu Imprezka. A... Zgubiłam się. Ja myślałam, że tylko Kasia ma to powiedzieć, ja już nie mówię. A teraz zobaczycie archiwalne fragmenty... A teraz zobaczycie fragmenty archiwalnych programów Imprezka. Ale właśnie to ostatnie wejście to powinno być z dzisiaj, te fakapy. Tak, dzisiaj. Że się nic nie zmieniło. Ale jednak czegoś przez te 10 lat się nauczyliśmy. Dziękuję ci jeszcze raz, Kasia. I dziękuję, drodzy widzowie, że tak dzielnie oglądacie SKTV od 10 lat. Bardzo dobrze to robicie i róbcie tak dalej. Żegnamy się z wami i teraz z Kasią będziemy machać tak jak kiedyś w programie Hotplota Tygodnia. I powiemy do zobaczenia. Do zobaczenia, pa!